Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest drugi, a zarazem ostatni meldunek z Belek. Dzisiejszym gościem będzie dyrektor sportowy Korony Kielce, Paweł Golański. Cześć Paweł. Cześć, witam wszystkich. Dzisiejszy live będzie troszeczkę przeprowadzony w inny sposób niż ten poprzedni z trenerem Leszkiem Ojrzyńskim, ponieważ chcemy się dzisiaj skupić głównie na pytaniach od Was, więc zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Ja oczywiście wybiorę te najciekawsze i zadamy je Pawłowi. Natomiast może zanim zaczniemy sprawdzać, jakie są pytania, to Paweł, pojawiłeś się u nas tutaj w Belek jakieś kilka dni temu. Jak byś podsumował ten okres, w którym już tutaj z nami jesteś? Rzeczywiście, dojechałem w sobotę do zespołu. Cieszę się ze względu na to, że miałem okazję obserwować 3 mecze kontrolne, a to było dla mnie najważniejsze, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni. Fajnie, że udało się wszystko zgodnie z planem, czyli tak, jak było to zaplanowane przez trenera Ojrzyńskiego, a więc każdy ze sparingów, które rozegraliśmy, niezwykle ważne, bo rywale wymagający, tak jak na przykład dzisiejszy nasz rywal, a więc niewątpliwie z tego bardzo się cieszę. Co do warunków, które tutaj mieliśmy stworzone przez klub, wydaje mi się, że top of the top. Ja na niejednym obozie byłem, a więc tutaj mieliśmy stworzone takie warunki, aby piłkarze czuli się komfortowo i się mogli tylko i wyłącznie skoncentrować na pracy, na zajęciach i na meczach. Mhm. A jak oceniłbyś występy żółto-czerwonych w tych właśnie 4 meczach sparingowych? Były 2 zwycięstwa, 2 porażki, ale myślę, że koroniarze pokazali się z dobrej strony. Tak, no oczywiście w każdym meczu zawsze graliśmy o pełną pulę. Nieważne, że jest to mecz towarzyski, tylko po prostu chcieliśmy w każdym spotkaniu być drużyną dominującą i wygrywać, bo to jest też dla morali zespołu bardzo, bardzo ważne. No dzisiaj, tak jak w dzisiejszym dniu, to się na przykład nam nie udało, ale też trzeba wyciągnąć pozytywy z tego sparingu, gdzie przegrywaliśmy już 0-3 i udało nam się poprzez ciężką pracę zdobyć 2 bramki, a więc na pewno analiza z każdego spotkania była na tyle dokładna, aby pewnych rzeczy nie powielać, tych złych, a te dobre, niewątpliwie tych dobrych było zdecydowanie więcej teraz na tym obozie, gdzie widziałem jednak przemianę tego zespołu. Jakość drużyny też poszła do góry. Myślę, że to też za sprawą tych piłkarzy, którzy się pojawili w naszym zespole, ale to może za chwilkę. A więc oczywiście to są mecze kontrolne. Liga weryfikuje 14 finałów i myślę, że to będzie taki najważniejszy bodziec, który będzie widzę. Ja już tutaj widzę, że zaczynają się pojawiać pytania, więc może pierwsze pytanie od Mateusza. Czy planujecie ożywić trochę ten stadion z szarości? Znaczy my oczywiście byśmy bardzo chcieli, żeby tak się wydarzyło. Też musimy pamiętać, że stadion, który jest w Kielcach, kiedyś był najnowocześniejszym stadionem. Teraz Suzuki Arena jest również, myślę, że w Polsce stadionem, który może się podobać. Natomiast no, te kolory żółto-czerwone rzeczywiście na pewno by nam poprawiło jeszcze wizualnie, jeżeli chodzi o wygląd ten stadion. Jest już głosowanie. Myślę, że będzie pozytywnie i nasi kibice też będą głosować, aby te kolory na naszym stadionie się pojawiły i miejmy nadzieję, że tak się stanie i będziemy mogli w Ekstraklasie już siedzieć i zapełniać żółto-czerwony stadion. Ja może dodam jeszcze tylko, że głosowanie trwa dzisiaj do godziny 20, więc jest jeszcze jakieś 20 kilka minut, aby oddać swój głos. Głosować można na naszym Twitterze oraz na Facebooku. Kolejne pytanie. Na ile planujesz zostać w Koronie? Jak najdłużej. Oczywiście ja chciałbym jak najdłużej pracować w Koronie Kielce, ze względu na to, że mam ogromny sentyment do tego klubu. Spędziłem tutaj jako piłkarz 7 wspaniałych sezonów. Może to nie były sezony, gdzie odnosiliśmy nie wiadomo jakie sukcesy sportowe, natomiast ja nie ukrywałem, że ja tutaj się rozwinąłem nie tylko jako piłkarz, ale również jako człowiek, a więc mnóstwo przyjaźni. Ale to też nie ode mnie do końca zależy, ile będę pracował w Koronie. Jeżeli ta praca będzie wykonywana sumiennie, a myślę, że tak siebie zawsze
oddawałem 100% jako piłkarz i teraz jako dyrektor sportowy, no to gdzieś ten kontrakt, który jest podpisany, będzie utrzymywany, respektowany z dwóch stron. Oczywiście cele, które są również przede mną, trzeba je wypełniać, spełniać tak, żeby drużyna ciągle się rozwijała. Mhm. Kolejne pytanie, czy są planowane jakieś transfery, czy kadra jest już zamknięta? Czy nie mówimy, że już kadra jest zamknięta, bo na tą chwilę rzeczywiście ten zespół jest na każdej pozycji dobrze funkcjonuje. Jest ogromna rywalizacja, niejednokrotnie na pozycjach jest trzech piłkarzy, którzy walczą o to, żeby sobie wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Mieliśmy cele przed rozpoczęciem pierwszego treningu w Kielcach, kogo chcemy ściągnąć, na jakie pozycje. Myślę, że w 100% nam to się udało zrobić. Oczywiście nie powiem, że już zamykamy kadrę i nikt do nas nie dołączy, bo może być tak, że jeszcze jeden piłkarz w naszych szeregach się pojawi. Natomiast na tą chwilę też nie mamy takiego ciśnienia, że musimy koniecznie jakąś pozycję uzupełnić czy wzmocnić, bo uważam, że ci piłkarze, którzy są w naszym zespole, jest to na tyle wyrównana kadra na każdej pozycji, że tej jakości piłkarskiej jest sporo. Jak oceniasz Adriana Danka w roli szalonego reportera? Bardzo fajnie. Miałem okazję jeszcze wczoraj oglądać, zanim to się pojawiło w mediach społecznościowych. Z dużą dozą dystansu też do tego podchodziłem, ale również po prostu byłem zadowolony i cieszyłem się, że to jest kontynuowane. Tak naprawdę bodajże 10 lat temu rozpoczęliśmy nagrywanie czegoś takiego, tak żeby nasi kibice poczuli się tak, jakby byli tutaj na obozie, czyli tak jakby by też uczestniczyli w tym wszystkim, bo na tym nam wtedy bardzo zależało i tak samo jest teraz, żeby kibic Korony Kielce no wiedział, jak to wygląda w zespole. To nie jest nic udawanego. Wiecie doskonale, bo to wy robiliście ten materiał, zrobiliście kawał dobrej roboty, że tam nie ma nagrywania, tylko to jest po prostu idzie spontan, pełen spontan. Nie ma tak, że pytania są układane, tylko to, co akurat Dinek miał w głowie, zadawał i odpowiedzi też były ciekawe, kreatywne, więc myślę, że kibice też mogą być zadowoleni, że w tym uczestniczyli. Ja myślę rzeczywiście, że Dinek wczoraj się naprawdę bardzo sprawdził, bo wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni. Następne pytanie. Który piłkarz był najlepszy w tych sparingach według Ciebie? Nie chciałbym jednego piłkarza chwalić, bo to też dokładna analiza będzie robiona przez trenera i każdy z piłkarzy dostanie najpierw odpowiedź, jak się prezentował na tym obozie. Było dużo piłkarzy, którzy prezentowali niezły poziom i myślę, że tutaj najbardziej jestem zadowolony z tego, że młodzi zawodnicy, którzy są w naszym klubie, pojawili się na tym obozie, dali radę, po prostu dali radę, nie pękali w tych sparingach, bo tutaj w momencie, kiedy ja się pojawiłem, też zależało mi na tym, żeby nasi wychowankowie i zawodnicy, którzy będą później decydować o przyszłości naszego klubu, żeby odgrywali ważne role. Oczywiście to się jak na razie udaje, co za tym idzie, myślę, że wszyscy będziemy z tego mieć duże korzyści, ale to też jest tak, że trener Ojrzeński jest trenerem, który jednak dużo tłumaczy młodym piłkarzom. Mamy też chłopaków doświadczonych, którzy też są taką wartością dodatnią dla tych młodych zawodników, którzy mogą się szybciej uczyć i pewne rzeczy szybciej przyswajać, a więc myślę, że tutaj jeżeli chodzi o grupę piłkarzy, każdego z osobna trzeba pochwalić za ciężką pracę, bo absolutnie żaden z nich nie narzekał, żaden z nich nie chodził i gdzieś tam pokątnie nie marudził, że jest ciężko, tylko wszyscy sumiennie pracowali na to, żeby walczyć sobie miejsce w podstawowym składzie. No, tak jak powiedziałem, ja zawsze jestem daleki od personalnych ocen. Jest dużo, dużo zawodników, którzy naprawdę na tym obozie poczynili takie spore postępy, nawet w kontekście ostatniego miesiąca. Następne. Po zamieszaniu w końcówce meczu z Kazachami były wyciągnięte jakieś konsekwencje wobec którejkolwiek ze stron konfliktu, czy rozeszła się po kościach? Znaczy nie, absolutnie. Ja też powiem wprost, że
takich rzeczy wiadomo, że to nie jest powód do tego, żeby to pochwalać i gdzieś o tym mówić, że świetnie, że tak się wydarzyło. Nie, to była reakcja zespołu. Natomiast ja powiem jeszcze raz, bo zaraz po meczu też powiedziałem od razu to piłkarzom, że podobała mi się ich reakcja. To jest drużyna. Jeden za drugiego idzie w ogień i tak właśnie było. To nie była sytuacja sprowokowana przez żadnego naszego piłkarza. Wręcz przeciwnie, to piłkarz Aktobe rozpoczął całą tą przepychankę. Później nasi piłkarze zareagowali tak, jak należy, a więc no tutaj też Fori użył takich dobrych stwierdzeń. Jeżeli biją naszego, no to wszyscy idziemy. I tutaj absolutnie nie mam pretensji do nikogo z naszego zespołu. Wręcz przeciwnie, powiedziałem, że gdyby nie było takiej reakcji, to bardziej bym był zły na to niż to, co się później wydarzyło. To, że się mecz nie udało się meczu dokończyć, może i to lepiej, bo tak naprawdę myślę, że Kazachowie mieli też wcześniej, byli bardzo podirytowani tym, że przegrywali 0-3 i gdzieś niejednokrotnie już skrobali naszych piłkarzy po nogach, dlatego dobrze to się skończyło w 80 bodajże 4 minucie i nie było już żadnych spięć na boisku. Dobrze, zobaczmy. I jakie plany po powrocie do kraju? Mecz z Zagłębiem Sosnowiec będzie otwarty dla kibiców? Nie, na tą chwilę wracamy jutro rano będziemy już w Polsce. Zawodnicy dostali 2 dni wolnego. Od poniedziałku zaczynamy ciężkie przygotowanie do pierwszego meczu ze Stomilem Olsztyn. Będzie jeszcze cały tygodniowy mikrocykl. Kończymy sparingiem, później kolejny tydzień, gdzie te przygotowania będą do pierwszego spotkania. Myślę, że się nic nie zmieni. Ten mecz będzie dla kibiców zamknięty. To już jest ostatni sparing, ostatnie szlify, stałe fragmenty gry, a więc no tutaj też wcześniej te spotkania, które rozgrywaliśmy w Kielcach, zostały otworzone dla naszych kibiców, tak żeby mogli przyjść, pomimo tego, że ta pogoda nie dopisywała, ale kibice też przyszli, zobaczyli, jak gramy, a później no, zapraszamy wszystkich na pierwsze spotkania, więc też będzie trochę głód piłki. Myślę, że kibice też tęsknią za tym, żeby zobaczyć zespół na żywo i no też my wszyscy liczymy, że Suzuki Arena będzie się zapełniać i będziemy wszyscy razem wspierać nasz zespół. No właśnie, zachęcamy przy okazji do zakupu karnetów na rundę wiosenną. Następne pytanie, co się dzieje z Dawidem Błanikiem? Jakiś uraz? Tak, Dawid ma uraz, nawet nie możemy tego nazywać jakąś kontuzją, tylko po prostu nie chcieliśmy ryzykować. Mamy na tyle szeroką kadrę, że tak naprawdę lepiej dać zawodnikowi troszkę odpocząć, nie wrzucać go na pełne obroty, tylko żeby przygotowywał się indywidualnie, a tak naprawdę do ligi mamy jeszcze mamy 2 tygodnie. Myślę, że wszyscy zawodnicy, którzy mają drobne urazy, poza Januszem Nojszewskim, który musiał opuścić zgrupowanie, będą do dyspozycji dla trenera Leszka Ojrzyńskiego od poniedziałku i będziemy mogli wszyscy się przygotowywać. Tutaj widzę, pojawia się dużo pytań o nowych zawodników, o to, kto wypadł w Twojej opinii najlepiej. Wspomniałeś już, że nie będziesz jakby nikogo wyróżniał, ale może tak ocenisz po prostu każdego po trochu. Tak, no to oczywiście, no jeżeli chodzi o nowych piłkarzy, to też rozumiem pytania kibiców, że chcą wiedzieć, czy to jest wartość dodatnia, czy nie. Może rozpocznę od Roberto Corrala, bo to jest piłkarz lewoobrońca, który do nas podpisał z nami kontrakt po 10-dniowych testach, gdzie mieliśmy rekomendację trenera Paczety, z którym mieliśmy kontakt i naprawdę bardzo zachwalał tego piłkarza od strony sportowej, ale również od strony takiego podejścia profesjonalizmu i rzeczywiście Roberto w tych pierwszych 10 dniach zaprezentował się bardzo dobrze, dlatego podpisaliśmy z nim kontrakt. Jest to piłkarz, który dysponuje bardzo dobrą wydolnością, szybki, dynamiczny. Grając dobrze w piłkę, jest to Hiszpana, więc też wiem, że ta technika użytkowa jest na wysokim poziomie i myślę, że tutaj też warte podkreślenie jest to, że ta konkurencja na lewej obronie z Łukaszem Sierpiną spowoduje, że ta pozycja będzie naprawdę w naszym zespole mocna. Kolejnym piłkarzem
Dalibor Takac, no, piłkarz, który przyszedł do nas z Różem Byroka. Powiem szczerze, że tego zawodnika obserwowałem, żeby nie skłamać, około 4 miesięcy. Wiedziałem, że to jest świetny piłkarz, taki piłkarz, którego nam w środkowej części boiska brakowało, bardzo kreatywny, ale przy tym sporo biegający. I co najważniejsze, myślę to, że dobrze wkomponowujący się w nasz styl i charakter naszego zespołu. Chłopak, który też bardzo szybko zaczął mówić po polsku. Mieliście też możliwość z nim rozmawiania, czy nawet kibice słuchali, jak starał się mówić po polsku i mu to wychodziło bardzo dobrze. A więc myślę, że to też będzie wartość dodatnia naszego zespołu. Kolejnym piłkarzem Eugen Sikałka, który trafił z Kazachstanu do Kieleckiej Korony. No, piłkarz z dosyć dużym doświadczeniem, nie tylko w najwyższych ligach w swoich krajach, ale również w europejskich pucharach miał możliwość gry, czy to też z Piastem Gliwice. To też piłkarz, który był gdzieś bardzo długo sprawdzany przez nas. Z trenerem Ojrzyńskim rozmawialiśmy niejednokrotnie, aby tą pozycję wzmocnić. Ta dziewiątka, którą szukaliśmy, mieliśmy sprecyzowany jakby profil zawodnika. Szukaliśmy zawodnika, który będzie dynamiczny, który będzie, nie będzie bał się wchodzić w kontakt z rywalem, a co najważniejsze, który też potrafi strzelać bramki, bo z tym mieliśmy, jeżeli chodzi o napastników, dosyć duży problem. I myślę, że to się nam udało, że taki piłkarz do nas dołączył. Jeżeli utrzyma tylko dyspozycję z meczów sparingowych, to jestem spokojny. Ostatni z tych piłkarzy jest to zawodnik, który do nas przyszedł z Tomaszowa, Amroziński Artura, więc to też myślę, że jest piłkarz, który jest głodny gry na wyższym poziomie. Ja tego chłopaka znam dobrych kilka lat, wiem, na co go stać, a co nas skłoniło do tego, żeby podpisać, jego podejście i determinacja. Tutaj z trenerem byliśmy zgodni, że lubimy takich piłkarzy, takich ludzi, którzy wiedzą, co chcą w życiu osiągnąć, pomimo tego, że tych takich problemów sportowych u Amrozińskiego było spore, bo były też poważne kontuzje. Natomiast ten chłopak swoją ciężką pracą, determinacją zapracował na to, że jest w Koronie Kielce. I nie ukrywam, że też liczymy na tego piłkarza, że będzie wartością dodatnią naszego zespołu. To ja może jeszcze dodatkowo zapytam o dwóch zawodników z Akademii, bo wiemy, że Bujańczyk i Majewski są z nami tutaj na zgrupowaniu w Turcji. Oni też przygotowywali się od początku tego okresu przygotowawczego. Jak ocenisz ich występy, ich postawę na boisku? To tak, zacznę od tego starszego, a więc od Mai. Chłopak, który też gdzieś trafił do naszego zespołu z drugiej drużyny. Przede wszystkim Maję trzeba ocenić pozytywnie, bo na obozie częściej grał jako prawo obrońca. Nominalnie myślę, że to jest pozycja, w której wcześniej grał, to były boki pomocy, natomiast i tak dawał radę. Jest to niezwykle wybiegany chłopak, który dysponuje dobrą szybkością i niezłym dośrodkowaniem. Myślę, że u Mai najważniejsze jest to, że chce się rozwijać, chce pracować, jest skłonny na to, co się do niego mówi. A więc to też jest niezwykle, niezwykle ważne. Jeżeli chodzi o Kacpiego, rocznik 2-5, a więc przyszłość, myślę, że naszego klubu. Chłopak z ogromnym potencjałem, świetny technicznie i też, może będę się powtarzał, ale też ten chłopak ma charakter do gry w piłkę. Jest grzeczny, ułożony, ale przy tym też ambitny. Więc myślę, że tutaj wszyscy nasi piłkarze młodzi, tego młodego pokolenia, których mamy, są takimi zawodnikami, którzy mogą śmiało walczyć o to, żeby już teraz, w tych 14 meczach, być bardzo ważnymi piłkarzami naszego zespołu. Trener Ojrzyński też niejednokrotnie powtarza piłkarzom, że
tutaj każdy miał białą kartkę. Absolutnie nie było tak, że ktoś już jest napisany i będzie grał. Ciężką pracą każdy z tych piłkarzy, nieważne ile lat masz, jeżeli będziesz dawał dużo zespołowi, będzie to docenione i będziesz grał. Zobaczmy, jakie działania jako dyrektor sportowy planujesz na najbliższe miesiące? Wiadomo, że cały czas moja praca tak naprawdę odbywa się, to każdy dyrektor sportowy może powiedzieć 24 na dobę, bo gdzieś pracujemy cały czas, śledzimy, patrzymy, co się dzieje na rynku, jacy piłkarze się pojawiają. Oczywiście moją pracą jest to, żeby zespół Korony Kielce był na tyle dobrze zbudowany, abyśmy walczyli o ekstraklasę, a również mamy cele w drugim zespole awans, czy w CLJ-ce, żeby wrócić do CLJ-ki, a więc to są nasze cele, które chcemy osiągnąć. Niewątpliwie wszyscy w klubie na to pracujemy. To też nie jest tak, że tylko Paweł Golański jest odpowiedzialny za sport, tylko tak naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy robią bardzo dużo dobrego w naszym zespole, aby właśnie tutaj począwszy od akademii, poprzez drugi zespół, I tak dalej, żeby to funkcjonowało bardzo, bardzo dobrze. Ja się koncentruję na tych założeniach sportowych, nie tylko pierwszego zespołu, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, drugiego i zespołów juniorskich z wieloma osobami. I tak naprawdę to jest nasze zadanie, żeby te wszystkie cele, które zostały gdzieś założone przed sezonem, żeby je zrealizować. Takim, myślę, że konikiem, nie tylko moim, tylko osób, które pracują w klubach, jest to, żeby wyszukiwać młodych piłkarzy i ich pozyskiwać do klubu. Jeśli nie awansujemy do Ekstraklasy, to Suzuki dalej będzie sponsorem, czy raczej zakończy współpracę? To już nie pytanie do mnie. Oczywiście ja bardzo wierzę w to, że ten awans uda nam się zrealizować i na niego zapracujemy. Myślę, że znając osobiście Piotra Dulnika, wiem, jaką jest ambitną osobą i człowiekiem, który ma w sercu Koronę Kielce i jemu klub bardzo dużo zawdzięcza, również prezesowi Jabłońskiemu, bo to są osoby, które najwięcej dla tego klubu w ostatnim czasie zrobiły. A więc myślę, że Piotrek Dulnik zawsze będzie gdzieś nasz klub wspierał i będzie robił wszystko, żeby o Koronie Kielce się mówiło dobrze, żeby było dobrze w klubie, tak jak jest teraz, no bo też nam na tym zależy, żeby ten wizerunek klubu był na dobrym poziomie. Wiem doskonale, jak to było wcześniej, wiele rzeczy się na to złożyło, natomiast w momencie, kiedy miasto po raz kolejny wyciągnęło dłoń pomocną do naszego klubu i gdzieś zaczęło to wszystko funkcjonować lepiej, to są powody do dumy. Oczywiście tą wisienką na torcie byłby ten upragniony awans i ja wierzę, że tak będzie, a jeżeli ten wynik sportowy będzie, to takie pytanie jak dzisiaj, czy Suzuki dalej będzie, myślę, że to będzie absolutnie nie podlegało dyskusji. Następne pytanie. Czy piłkarze są w dobrej formie? Jak jest z wytrzymałością? Tak, no powiem szczerze, że popracowali solidnie na tym obozie. Na każdym treningu byliście, widzieliście, że nie było przelewek. To jest taki okres i to, że ciężko się trenowało 2 razy, 3 razy dziennie, to coś normalnego. To ma zaprocentować i pomóc w meczach mistrzowskich, w 14 spotkaniach, które będziemy rozgrywać. Oczywiście to jest kolejna rzecz, która tutaj funkcjonuje bardzo dobrze, a więc ten monitoring zawodników, gdzie widzimy, w jakiej są dyspozycji fizycznej, czego im brakuje, gdzie są jeszcze rezerwy i co można jeszcze poprawić. A więc my cały czas się uczymy, rozwijamy i robimy wszystko, żeby z piłkarza wycisnąć jak najwięcej, bo tak naprawdę trzeba też zawodnikowi pomóc w tym, żeby on był przygotowany w 100% na każde spotkanie. Następne pytanie, czy przy hipotetycznym awansie do Ekstraklasy obecna kadra będzie mocno przebudowana? Czy jakość drużyny jest na tyle wysoka, że spokojnie poradzą sobie w najwyższej klasie rozgrywkowej?
To jest tak, że oczywiście, jeżeli wywalczymy ten awans, no to siłą rzeczy jest tak, że ci piłkarze na to też zapracowali i zasługują, żeby w tym zespole być. Oczywiście jakość piłkarska, która jest na tą chwilę... Przepraszam, ja mówiłem od razu, że to jest na bardzo dobrym poziomie. Natomiast no, zdajemy sobie też sprawę, że Ekstraklasa no, to już jest, to jest no, ten poziom i szczebelek wyżej, a więc no, na pewno wybiegając troszkę do przodu, też nie lubię tego robić, ale to jest jakby naturalne, że pewne pozycje będzie trzeba wzmocnić, że będzie trzeba poszukać piłkarzy, którzy jeszcze bardziej wywindują ten zespół do góry. Tutaj widzę nam kilka podobnych pytań, więc postaram się je połączyć. Jak wygląda aktualnie scouting w Koronie i czy planowana jest budowa działu tego scoutingu, czy raczej będziemy bazować na zawodnikach z naszych drużyn młodzieżowych z ewentualnymi wzmocnieniami z zewnątrz? Czy zacznę może od tyłu? Będziemy bazować na zawodnikach z Akademii, bo po to powstała Akademia, po to zrobiliśmy naszą akademię, gdzie Tomek Wilman nią zarządza i mamy pomysł na rozwój tej akademii. Chcemy pozyskiwać piłkarzy z całej Polski. Absolutnie się nie zamykamy, tylko i wyłącznie na Świętokrzyskie. Chcielibyśmy, żeby ci najzdolniejsi z województwa świętokrzyskiego trafiali do naszego zespołu, bo my jesteśmy pierwszą siłą świętokrzyskim i tutaj nie ma wątpliwości, a więc chciałbym, żeby ci młodzi chłopcy, którzy się wyróżniają, trafiali do, właśnie do Korony Kielce, bo z drugiej strony też wszyscy widzą doskonale, tak jak jest teraz na obozie, ilu młodych piłkarzy jest z nami, a więc my się nie boimy postawić na zawodnika z rocznika 2005-2004, tak jak jest Sandach, czy z 2-3 rocznika Strzebońskiej. A więc to jest jakby bardzo, bardzo dla nas ważne, żebyśmy tą młodzież od samego początku wychowywali, przygotowywali do tego, żeby oni później byli siłą pierwszego zespołu. Jeżeli chodzi o scouting, ja też od początku, kiedy pojawiłem się w klubie, wiem, że to nie jest łatwe, żeby zbudować dobrą siatkę scoutingu, natomiast na pewno będziemy starali się, bo tutaj są duże rezerwy, żeby to wszystko rozwijać, natomiast wszystko w swoim czasie. My mieliśmy ten okres no, dosyć mocno taki do przebudowania, też powstała akademia, więc tych wydatków w klubie też było bardzo, bardzo dużo. I tutaj też prezesa niejednokrotnie pewne rzeczy zaskakiwały, natomiast zawsze tą obronną ręką wychodził tak, żeby te warunki w klubie były spełnione tak, abyśmy czuli się mega komfortowo. I taki scouting na pewno będzie rozbudowywany. Na tą chwilę nie jest to na tyle mocno rozwinięte, żeby się tym jakoś nie wiadomo jak chwalić, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że wielu ciekawych, utalentowanych piłkarzy do naszego klubu trafiło. I z tego jesteśmy niezwykle zadowoleni, bo ja też powiem tak, że nieważne ile osób pracuje w klubie, ważne, żeby to była efektowna i efektywna praca. A więc myślę, że ci zawodnicy, którzy do nas trafili, prezentują taki poziom, począwszy od tych starszych piłkarzy, gdzieś, których wyszukaliśmy, ale kończąc właśnie na tych młodych zawodnikach, którzy też się pojawili, czasami z niższych lig, czasami z drużyn, o których nie jeden kibic zbyt wiele nie wie, natomiast udało się tych piłkarzy pozyskać. Czy widać w tej drużynie potencjał na stworzenie z trenerem Ojrzyńskim ekipy, której znowu nam będą zazdrościć, tak jak waszej bandy świrów? No, myślę, że tak, banda świrów to już wiadomo, to jest etap zamknięty i ciężko będzie do tego wrócić. Natomiast wartości, które trener przekazuje naszym piłkarzom, one się nie zmieniają. To też ja widzę to na co dzień, jak ci piłkarze funkcjonują. Myślę, że w naszym zespole jest świetna atmosfera i nie mówię to dlatego, że dzisiaj rozmawiamy, tylko po prostu ja to czuję i widzę. Jestem też niezwykle z tego zadowolony, że zawodnicy też
też na każdym kroku o tym mówią. To nie jest udawane, to nie jest tak, że są stworzone grupki i nie wiem, obcokrajowcy siedzą osobno, Polacy siedzą razem, a młodzi się ukrywają po kątach. Nie, wręcz przeciwnie, tutaj jest atmosfera na tyle fajna, że każdy z każdym rozmawia, każdy z każdym gdzieś ma wspólne tematy i wydaje mi się, że ten potencjał naszego zespołu sportowy jest bardzo wysoki, ale również ten zespół był budowany charakterologicznie. Ja od początku swojej pracy w Koronie Kielce powiedziałem, że aspekty sportowe dla mnie są niezwykle ważne, natomiast charakterologiczne są czasami ważniejsze. Mhm. Czy śledziłeś wzmocnienia rywali w walce o ekstraklasę? Jeśli chodzi o to, co sądzisz o wzmocnieniach Miedzi i Widzewa? No, to oczywiście, że śledzimy. No, siłą rzeczy to są nasi rywale w walce o awans. Są też inne zespoły, które też będą walczyły do samego końca. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pierwszą ligę, mnóstwo ciekawych piłkarzy pojawiło się właśnie w pierwszej lidze. Ta liga jest niezwykle wyrównana i też poziom, myślę, poprzez to, że ci piłkarze o niezłych umiejętnościach trafiają do naszej ligi, ta liga będzie ciekawsza, więc każde spotkanie może być walką taką naprawdę już na poważne, no bo zdajemy sobie też sprawę, że nasi rywale też mają swój cel. Nie tylko my mówimy, jakby też nie baliśmy mówić o tym, że jaki jest cel Korony Kielce, bo uważam, że to też powinno być zawsze od samego początku powiedziane, o co gramy, co chcemy osiągnąć i później z tego będziemy rozliczani, a więc to niejednokrotnie gdzieś tam słyszeliśmy, że my zbyt pewnie podchodzimy do pewnych tematów. Nie, no taki jest cel i będziemy dążyć. A to, że inne zespoły się wzmacniają, no nikt nie śpi, mówiąc żargonem piłkarskim, w szafie, tylko każdy gdzieś próbuje na tyle wzmocnić swój zespół, żeby grać jak najlepiej i ta jakość piłkarska w zespołach poszła do góry. Widzę, że pytania się powoli kończą, więc jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to zachęcamy do zadawania. Tutaj widzę jeszcze, jak minął czas na zgrupowaniu w Turcji i jak trener Leszek Ojrzyński motywuje chłopaków. Czy czas minął bardzo szybko? Tak szczerze mówiąc, nawet ja, kiedy pojawiłem się w sobotę, no już patrzę dzisiaj, a trzeba się pakować. Jeżeli chodzi o motywację, każdy z piłkarzy się przede wszystkim, przepraszam, ale tutaj jest chłodno. Każdy z piłkarzy się motywuje i gdzieś sam wie, o co walczy. Natomiast jeżeli chodzi o takie podejścia na treningu czy w wolnym czasie trenera, no to czasami wiecie doskonale, jak to wygląda. Kiedy jest praca, to jest praca i jest zaangażowanie. Kiedy jest moment rozprężenia i trzeba pożartować, to trener też potrafi to zrobić. Ogólnie myślę, że ten kontakt między piłkarzami, nie tylko trenerem Łojeżyńskim, ale całym sztabem jest na tyle fajny, że każdy siebie nakręca i tutaj ten wolny czas, który niejednokrotnie piłkarze też mieli, był spędzany na tyle fajnie, że ta mobilizacja i motywacja nie spadała. Czy chciałbyś kiedyś objąć pozycję dyrektora sportowego w ŁKS-ie Łódź? Powiem szczerze, że teraz pracuję w Kielcach i to jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli Korona Kielce będzie odnosiła sukcesy i będą ze mnie zadowoleni, to mogę tutaj zapewnić, że będę w tym klubie dopóty będę miał zdrowie i ciągle satysfakcję z tego, bo to też jest tak, że w momencie, kiedy ja trafiłem do Korony Kielce jako dyrektor sportowy, Daniel, który tutaj nagrywa to wszystko, robił ze mną filmik i widział, jak dużo emocji gdzieś było, bo podszedłem do tego z dużym sentymentem i po prostu czymś, że chcę osiągnąć. Jeżeli chodzi o
Łódzki Klub Sportowy, oczywiście ja jestem wychowankiem ŁKS-u i z tym klubem się zawsze utożsamiałem i to się nie zmieni do ostatniego dnia mojego życia. Natomiast to Korona mi zaproponowała pracę, to Korona chciała, żebym budował ten klub i to Koronie za to dziękuję, więc jestem w tym klubie. Jak układa się współpraca z trenerem Leszkiem Ojrzyńskim? Czekałem, tak szczerze mówiąc, na to pytanie. Współpraca układa się tak jak to było też w dawnych latach, a więc kiedy byłem w zupełnie innej roli, byłem podopiecznym trenera Ojrzyńskiego. No, to ogromny szacunek i tutaj myślę, że ja trenera darzę i trener mnie, mamy wspólny cel, dogadujemy się naprawdę świetnie. Na tym obozie niejedną kawę wypiliśmy, niejedną godzinę przedyskutowaliśmy tak, żeby każdy powiedział swoje spostrzeżenia. Trener jest tutaj człowiekiem, który ma pomysł na to wszystko. Ja jestem od tego, żeby trenerowi stworzyć jak najlepsze warunki. Jestem od tego, żeby trenerowi pomóc. Oczywiście niejednokrotnie będę miał swoje spostrzeżenia, o których będziemy dyskutować, bo o to w tym wszystkim chodzi. Jedziemy wspólnie na tym wózku, mamy wspólny cel i tutaj nie ma znaczenia, że jestem dyrektorem sportowym, trener jest trenerem, czy są maserzy, stanowiska kierownicze. Wszyscy jesteśmy w tym klubie po to, żeby się wspierać i sobie pomagać. Jeżeli ktoś będzie miał jakąś sugestię, na pewno tej sugestii się wysłucha. I tak samo jest właśnie w naszej relacji, że w momencie, kiedy ja widzę coś, jestem osobą, która zawsze trenerowi powie to wprost i dojdziemy do jakiegoś porozumienia, jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Która kariera jest bardziej stresująca? Dyrektor sportowy czy piłkarz? Zdecydowanie dyrektor sportowy. Powiem szczerze, że będąc piłkarzem, wychodziłem na boisko i wiedziałem, co zrobię. Wiedziałem, że ode mnie wiele zależy. To ja byłem na boisku, to ja podejmowałem decyzje na boisku i robiłem wszystko, żeby swojemu zespołowi pomóc. W momencie, kiedy jestem na górze, siedzę i obserwuję, to jest nie do opisania, jak bardzo się denerwuję, jak przeżywam. Niejednokrotnie z prezesem Jabłońskim, z którym siedzimy obok siebie, stoimy i rozgrywamy ten mecz po swojemu, bo tak to jest. No niestety już, kiedy pan sędzia zagwiżdża na boisku, my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Tam jest 11 ludzi, którzy już podejmują decyzje i to oni panują nad tym, co się dzieje. Oczywiście trenerem przekazuje wskazówki, ale to i tak piłkarze są tymi wykonawcami i oni są najważniejsi. Jeśli awansujemy, jesteśmy w Ekstraklasie, potrzebujemy pieniędzy na transfery. Czy jest jakiś plan na kolejnych sponsorów? Myślę, że tak, cały czas się rozwijamy. Oczywiście będzie łatwiej w momencie, kiedy my awansujemy do Ekstraklasy. Siłą rzeczy ludzie, którzy są w Kielcach Świętokrzyskim, utożsamiają się z tym klubem, będą chcieli pomagać i będą chcieli się przede wszystkim utożsamiać i pokazywać się w Koronie Kielce. A więc no, teraz zdajemy sobie sprawę, że jest mnóstwo ludzi, którzy tak jak teraz nas wspomagają bardzo, bardzo mocno na każdym kroku, a więc no nasi sponsorzy, którym tutaj trzeba z tego miejsca bardzo mocno podziękować, że ciągle wierzą w nasz klub i niejednokrotnie wyciągają do nas pomocną dłoń i stwarzają nam możliwości do tego, żebyśmy tak jak tutaj jesteśmy na obozie i mogli się przygotowywać w świetnych warunkach, a więc to też jest bardzo, bardzo budujące i fajne, że to poszło właśnie w tym kierunku. Jeżeli ten wynik sportowy będzie, to jestem przekonany, że w Świętokrzyskim mamy mnóstwo ludzi, którzy noszą w sercu Koronę. Myślę, że wyczerpaliśmy już dużo tematów, bo troszkę już porozmawialiśmy. Zatem ja z mojej strony i ze strony Pawła bardzo dziękujemy za wszystkie pytania. Nas czeka jeszcze pakowanie, powrót do Polski i widzimy się na najbliższych meczach. Zachęcamy do zakupu karnetów. Dziękujemy. Dzięki.